start indywidualny Mistrzostwa Polskich Juniorów w kategoriach chłopców do lat 19. Mecz ćwierćfinałowy. Antoni Jakubiec serwuje, Leon Krysiak odbiera. Best of Five Games. 0-0. Handout 1-0. Jest led? Wracamy na kort szklany. Przy mikrofonie Adrian Fulneczek, a oglądamy spotkanie 1/4 finału, w którym Leon Krysiak gra z Antonim Jakubcem. Antonim Jakubcem, którego dzisiaj już całkiem niedawno mieliśmy okazję oglądać na tym korcie. Jakubiec z problemami, ale jednak wygrał z Jakubem Zimeckim 3-2. No, mówiłem w tamtym spotkaniu, że to był trudny los w pierwszej rundzie, musieć mierzyć się już z Zimeckim. No, musieć grać już w drugiej rundzie z Leonem Krysiakiem, no to jest najtrudniejsza z możliwych 3-1. Par dla Jakubca. Leon Krysiak, 18 lat, zawodnik, który jest aktualnym liderem rankingu polskiego squasha, rankingu Open. Jest pierwszą rakietą w Polsce. No i za 2 tygodnie w Hasta La Vista będzie walczył o Mistrzostwo Polski Seniorów. Więc no myślę, że nie trzeba tutaj dodawać, że to on jest wyraźnym faworytem tego spotkania. Jest led, Leon, następnym razem graj, proszę. Mam wrażenie jednak, że to właśnie to granie bez presji z tak zwanym niczym do stracenia i wszystkim do wygrania, przynajmniej na początku, sprawia, że trochę luźniej gra Antoni Jakubiec niż w tym pierwszym meczu, w którym go widzieliśmy. 5-2. No ale to, że gra luźno, może tutaj nie wystarczyć. No, tak jak mówię, no mierzy się z jednym z najlepszych aktualnie zawodników w Polsce. Jesteśmy tutaj na Mistrzostwach Polski Juniorów, ale oczywiście już wiele dyskutuje się o tym, co wydarzy się za 2 tygodnie. 6-2. Czy być może po pierwszy tytuł mistrzowski sięgnie właśnie Leon Krysiak, może Kuba Pytlowany, może Kamil Przybitkowski, który ostatnio jest w świetnej formie, a może Filip Jarota powalczy o 5. z rzędu tytuł mistrza Polski. To, co łączy wszystkich tych graczy, to to, że oni poza Krysiakiem jeszcze niedawno też byli juniorami, więc wspominam o tym, żeby podkreślić, jak aktualnie w polskim squashu dominują ci młodzi zawodnicy. To no, coraz trudniej przychodzi mi mówić o nich nowe pokolenie.
No i czołowym reprezentantem tego pokolenia jeszcze juniorów jest Ron Krysiak, który tutaj, jak widać, radzi sobie na razie bardzo spokojnie i wygrywa pierwszego seta 11-2. Sekund. Leon Krysiak prowadzi 1-0. Zero. Handout i 1-2. Po 2. Jest led. Po 2. Znowu na korcie szklanym w klubie Hasta La Vista Betard, indywidualne mistrzostwa Polski juniorów. Sponsor tytularny tego wydarzenia to lider rynku budowlanego i aktywny partner rozgrywek squashowych we Wrocławiu, no i w wielu przypadkach Hasta La Vista, no bo to właśnie tutaj we Wrocławiu najczęściej oglądamy te najważniejsze, duże turnieje. I oczywiście doceniamy wsparcie tak dużej firmy jak Betard i jej zaangażowanie w dalsze rozwijanie polskiego squasha. O tym, że polski squash rozwija się w dobrym kierunku, no mówiłem też w poprzednim secie. Właśnie myślę, że najlepszym dowodem tego jest to, że zawodnik, którego widzimy na korcie, Leon Krysiak, to aktualny lider rankingu seniorskiego, rankingu Open w polskim squashu. Gracz 18-letni,
który będzie jednym z faworytów Mistrzostw Polski Seniorów, które już za dwa tygodnie też w klubie Hasta La Vista. Na to wydarzenie od razu zapraszamy. Natomiast teraz średnia decyzja Krysiaka. Jakubiec wciąż w tym spotkaniu nie odpuszcza. Właśnie trochę tej jego cechy brakowało mi w tym pierwszym meczu, który widzieliśmy, gdzie Antoni Jakubiec wygrał 3-2 z Jakubem Zimeckim. Nawet tutaj, szczególnie w tym drugim secie, bez kompleksów, teraz mógł poszukać kolejnego strołka, ale zdecydował się grać dalej Jakubiec. 7-5. Game ball. Niedokładnie Krysiak, ale średnio skorzystał z tego Jakubiec, chociaż teraz świetny volley. Widzieliśmy, że długość tej piłki była tak wymierzona, żeby ona odbiła się pierwszy raz mniej więcej za połową kortu, a druga tuż przy tylnej szybie, tak jak teraz zagrał Krysiak. Ma okazję do ataku, jeszcze jeden volley bardzo dobrej długości i kolejny atak, świetnie zdążył tam ustawić rakietę Krysiak. 11-6 i prowadzi w tym secie 2-0. W tym meczu 2-0. Leon Krysiak prowadzi 2-0. Zero zero.
1-0. Leon Kryszak jak na razie blisko awansu do półfinału kategorii do lat 19. Wiemy już, że w jednym z półfinałów spotkają się Mikołaj Chyżyk i Filip Stolecki. Natomiast trwają jeszcze mecze, które zadecydują, kto zagra w drugiej parze. No tak jak widzimy, niedaleko już jest Leon Krysiak. Jest lep. Teraz sędzia Marcin Żak zarządza powtórkę tej akcji. Natomiast no właśnie, kto zagra ze zwycięzcą tego spotkania? Na pewno ktoś z nazwiskiem Marcinkowski, bo w drugim ćwierćfinale grają bracia Łukasz i Mateusz Marcinkowski. U nich jak zwykle tak naprawdę bardzo wyrównane spotkanie. Jak dotąd 1-1. I 10-10 w trzecim secie, więc jest bardzo wyrównany pojedynek. W tamtym spotkaniu przypominam, że poza kortem szklanym można oglądać też transmisję z kilku innych kortów, gdzie rozgrywane są inne ważne mecze mistrzostw. 5-1. Wypchnął Leon Jakubca z trasy do piłki. No skrót był dobry, ale wydaje mi się, że nie może tak sędziemu również tak się wydawało w ten sposób zatorować przejścia do piłki. Widzieliśmy też, że po usłyszeniu decyzji Leon spojrzał najpierw nie w stronę sędziego, a przez ścianę boczną, przez szybę kortu na siedzącego za nią swojego trenera Piedro Schwertmana, Holendra, który wciąż aktywnie występuje w turniejach najwyższej kategorii Polskiego Związku Squasha. No i oczywiście robi to z bardzo dobrymi rezultatami. Jak dotąd Schwertman w czasie swojego pobytu w Polsce przegrał dosłownie kilka tylko setów, nawet nie meczów, z polskimi zawodnikami. No ale jest mocno zaangażowany w to, żeby wytrenować na tyle dobrych nowych polskich graczy, żeby już wkrótce miał z kim przegrywać. Jednym z nich jest oczywiście Leon Krysiak, a także jego brat Karol, którego dziś będziemy mieć też okazję tutaj zobaczyć na szklanym korcie. Antek, było bardzo dużo miejsca. 4-7. Karol Krysiak zagra w finale do lat 17 z Janem Samborskim i to zapowiada się na ciekawy i długi pojedynek. Natomiast Leon Krysiak wciąż stabilnie, choć trochę wolniej już w tym secie, ale zbliża się do awansu do półfinału. Lewa strona. W drugim ćwierćfinale wciąż daleko od rozstrzygnięcia, kto do Krysiaka mógłby dołączyć ewentualnie. Na razie Mateusz Marcinkowski prowadzi z Łukaszem Marcinkowskim. 2-1. No a tutaj 6 piłek meczowych.
I świetna długość, bardzo ładny forehand drive na zakończenie tego spotkania. Leon Krysiak pewnie wygrywa 3-0 i awansuje do półfinału.